Cześć! Jeśli jesteś na tym kanale, to znaczy, że szukasz dofinansowań na swoją działalność gospodarczą. A dzisiejszy odcinek jest właśnie o możliwościach na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale nie tylko, bo pod pewnymi warunkami możesz również sfinansować rozwój własnej działalności. Czemu te dofinansowania są tak istotne? Mamy szansę na rozwój, mamy szansę na przyspieszenie swoich działań. Unia Europejska stworzyła wiele różnych programów, a dzisiaj będziemy mówili o jednym konkretnym. Ale już na wstępie Ci powiem, że najważniejszą rzeczą w tym konkursie jest to, że musisz być ubezpieczony w KRUS-ie od co najmniej 12 miesięcy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, ale też jesteś w KRUS-ie, to również możesz pozyskać środki, o ile dołożymy jakiś dodatkowy kod PKD, który będzie pokazywał, że rozwijasz się, ale w trochę innej branży niż dotychczas. W tym konkursie możesz otrzymać od 150 do 250 tysięcy złotych. 150 tysięcy złotych przysługuje Ci, jeśli stworzysz jedno miejsce pracy. Przy tym może to być samozatrudnienie, jeśli podejmujesz działalność gospodarczą. Kolejne 50 tysięcy złotych otrzymasz, jeśli zatrudnisz dodatkową jedną osobę, a jeśli chcesz 250 tysięcy złotych, musisz liczyć się z tym, że muszą powstać 3 miejsca pracy. W tym jedno jako samozatrudnienie, jeśli podejmujesz, a dwa, jeśli zamierzasz zatrudnić inne osoby. Pieniądze te będziesz mógł wykorzystać na bardzo, bardzo dużo rzeczy. 70% z tej kwoty musi być wykorzystane na tak zwane środki trwałe. Ale te środki trwałe są tutaj definiowane jako coś, co posłuży przynajmniej rok w prowadzeniu działalności gospodarczej. 30% możesz wydać na inne rzeczy. Może to być usługa księgowa, mogą to być składki ubezpieczeniowe. Może to być nawet koszt zatrudnienia pracownika. Tutaj to spektrum działań jest bardzo duże. To, że otrzymasz środki, to jedna rzecz. Drugą kwestią są zobowiązania. Bo otrzymujemy dofinansowanie, ale Unia Europejska oczekuje tego, że one zostaną wykorzystane w sposób zapewniający rozwój działalności gospodarczych na terenach wiejskich. Przede wszystkim, to co już powiedziałem, trzeba być zarejestrowanym 12 miesięcy w KRUS-ie. Ale jeśli jesteś osobą, która na przykład nie pracuje nigdzie, nie jest zarejestrowana w ZUS-ie, a ma możliwość zarejestrowania się w KRUS-ie na przykład jako domownik rolnika, to możliwe jest zarejestrowanie się jako domownik rolnika wstecz. Wtedy jeszcze w dalszym ciągu ubezpieczonym w KRUS-ie i przysługuje nam możliwość złożenia takiego wniosku. Musisz być mieszkańcem gminy albo wiejskiej, albo miejsko-wiejskiej, do 5 tysięcy mieszkańców musi być miasto, albo w mieście do 5 tysięcy mieszkańców. Gospodarstwo, w którym jesteś zarejestrowany w KRUS-ie, musi właśnie być w tego rodzaju miejscowościach. Kolejnym warunkiem jest to, że jeśli chcesz przeprowadzić w ramach tych dofinansowań, przeprowadzić roboty budowlane, to nieruchomość, która będzie, na której będą odbywały się roboty budowlane, musi być w tych konkretnych gminach. Czyli to nie może być miasto powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Środki możesz wykorzystać na przykład na zakup samochodu osobowego. Tylko, że wtedy ten samochód, po pierwsze to musi być nowy samochód, a po drugie nie może być droższy niż 50% wartości Twojego dofinansowania. Nie możesz przeznaczyć więcej niż 50% wartości dofinansowania na zakup takiego samochodu. Inną kwestią, do której będziesz zobowiązany, jest utrzymanie działalności gospodarczej przez 5 lat, ale od momentu wypłaty pierwszej transzy. Bo środki te otrzymujesz w dwóch transzach. Pierwsza transza jest w wysokości 80% przyznanej premii, druga transza w wysokości 20% przyznanej premii. Pierwszą transzę otrzymasz zaraz po
otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, o uzyskaniu tej premii. Drugą transzę otrzymujesz dopiero po realizacji biznesplanu, czyli dopiero jak już wykonasz wszystkie zakupy, to wtedy będziesz mógł uzyskać zwrot tych 20%. To jest tak zwana refundacja. Będąc na KRUS-ie, przysługuje Ci prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na tak zwanym podwójnym KRUS-ie. Jeśli jesteś osobą, która jest zarejestrowana przynajmniej 3 lata w KRUS-ie, możesz być na podwójnym KRUS-ie. I realizując ten projekt, zadanie w ramach tej premii, możesz jeszcze przez 2 pierwsze lata od otwarcia działalności gospodarczej być na tym tak zwanym podwójnym KRUS-ie. Dopiero później wchodzisz na ZUS, czyli 3 lata jest się jeszcze zobowiązany do tego, aby na tym ZUS-ie być. Nasi partnerzy biznesowi najczęściej otwierają działalności związane z usługami budowlanymi. No na przykład ktoś ma potrzebę zakupu koparki, czy innych różnych maszyn, jakichś wiertarek, wiertnic, agregatów. Takie wydatki właśnie można sfinansować z tych środków. Można na przykład pobudować budynek, który będzie służył do krótkotrwałego zakwaterowania. Możesz stworzyć studio makijażu, salon fryzjerski. Bardzo wiele różnych możliwości. To jest jeden z ostatnich konkursów, o których wiemy, na otwarcie działalności gospodarczej, gdzie można pozyskać premię. Na pewno jest to ostatni konkurs w tej perspektywie, gdzie znamy warunki konkursów z agencji, czyli te 150-250 tysięcy złotych. W najbliższych dniach ukażą się również konkursy ogłaszane w ramach lokalnych grup działania. I trzecim źródłem są urzędy pracy. Ale tutaj masz możliwość uzyskania tej konkretnej kwoty, gdzie w innych konkursach takiej możliwości nie masz. To, co będzie w przyszłości, w przyszłym roku, tego na razie nie wie niestety nikt. Więc jeśli masz okazję, jeśli kwalifikujesz się do złożenia tego wniosku, to szczerze Cię zachęcam. To ostatni tego rodzaju nabór tej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale nie ostatni. Ten natomiast różni się od poprzednich tym, że jest dużo bardziej skomplikowana dokumentacja do złożenia w agencji, która przyznaje środki. W mojej opinii podstawowym warunkiem będzie to, żeby te dokumenty były przygotowane prawidłowo, żeby były logiczne i żeby wykazać dochodowość biznesu. Więc zachęcam Was przede wszystkim do złożenia wniosku, a druga kwestia to zapraszam do współpracy. Pomożemy pozyskać Wam środki na założenie lub rozwój Waszej działalności gospodarczej. Do zobaczenia.